Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 na mapie Zdziechu. I w dzisiejszym odcinku będzie sianie i wałowanie. Na początku zajmę się sianiem i siać będę pole numer 81. Nieduże pole, więc w miarę szybko powinno to pójść. A później wałować będę pole po kukurydzy. Tam już rośnie pszenica. To jest pole numer 94. Tam w poprzednim odcinku orałem i bronowałem. Później jeszcze tam rozrzuciłem wapno i zasiałem jeszcze nawóz. A później to zasiałem. Dobra, tutaj już mogę zjeżdżać. Dość słabo widać, bo tutaj tylko było talerzowane. A ten agregat powinien chyba robić tą teksturę. No i jest, że kultywatorowane. A to czemu zasiewnikiem mi robi jak po talerzówce? W sumie mogę sobie duży poprzecznik zostawić do tego zawracania, żeby nie wyjeżdżać na tą drogę. No i dzisiaj sieję Ursusem, jak już widzicie, 12-24. Planowałem wziąć Zetora, ale testowałem go na tamtym poprzednim polu i go ściągało z tym siewnikiem na boki, tak. Nie wiem, czy on ma może za nisko podnośnik i za nisko opuszczał, żeby go tak ściągało podczas jazdy. Nie zawsze, no ale często, więc wiem, że sobie go odpuszczę i wezmę tego. Będzie mi prosto jechał. W poprzednim odcinku o tym nie mówiłem, to już chyba było przed tym odcinkiem. Opryskałem rzepak na chwasty, wypożyczyłem sobie opryskiwacz, bo jeszcze wtedy nie było żadnego opryskiwacza. Teraz widziałem, że jakiś wyszedł taki mniejszy, sobie go pobrałem, ale jeszcze go nie testowałem ani nie wrzucałem do modów, żeby to zrobić. Więc no, jak będzie działać, no to będę chciał go kupić. Ma 12 metrów, więc akurat taki by mi się tutaj wpasował idealnie. Bo tamten, co miałem wypożyczony, to już był taki nowszy. On miał 18 metrów i tak. Musiał go do tego Ursusa. Ja bym wolał mniejszy ciągnik do tych oprysków wziąć. 60 albo Zetora. A, tylko czy mi nasion starczy? Ale jest 22%, ale tutaj już mi kawałek został. No ponad połowę mam zrobioną, a na tamtym poprzednim polu było tamto większe. Więc chyba powinno starczyć, nawet troszkę zostać. U siebie na gospie nie mam żadnych nasion, z tego co pamiętam mam tylko dwa worki nawozu, choć je już chyba wciągnąłem do rozsiewacza, jak ostatnio siałem nawozy. Tutaj na tym polu nie rozsiewałem, bo tutaj ciąłem, tutaj rzepak był i z tej sieczki, która tutaj z rzepaku powstała, robiło się nawożenie, bo mam taki mod podany tutaj, gdzie sieczka daje nawożenie. To takie dwa kliniki małe nie są nawiezione, bo nie dorzuciło to.
dwa takie paski. Może na dwa przejazdy bym to zabrał. Akurat spoko to wyszło, do 10 minutek się na luzie wyrobię, a później jeszcze to wałowanie. Do wałowania wezmę 60, akurat spoko pasuje z tym wałem. A tu już mi robi normalnie, jakby po kultywatorze było osiane. O, dziwne to jest. Tutaj też. Przynajmniej jak tutaj takie zostaje, to będzie, znaczy te po prawo, te żółte, będzie lepiej do wałowania. Lepiej to wtedy widać. Dobra, tutaj prosto ja chyba nie dojadę do siebie, do Gostka, albo daleko. No dopiero tutaj, więc się tutaj cofnę. Jak na razie na tej serii spoko wychodzi, bo część pracy mogę zrobić na odcinku całe pole. Teraz na przykład to sianie mi się udało całe, no wałowanie już raczej nie. Wał jest tylko dwumetrowy, a tamto pole jest jeszcze większe. Tutaj właśnie mój rzepaczek rośnie. Mam nadzieję, że plon będzie duży. Dobra, ten siewnik w sumie już bym mógł odczepić. A nie, ja go jeszcze umyć będę musiał, więc odstawię go tutaj od razu. Widzę, że przyczepa zaczęła sobie już jeździć po mojej stodole. Dobra, tu odczepiony. A teraz wał, on tutaj jest, trochę mi wjechał do garażu. Jak go przepchnąłem, czy jak podjeżdżałem pod belki, o niego zahaczyłem, żeby te kostki zrzucić wtedy. Dobra, jakoś go tutaj po tym murku będę musiał wyciągnąć trochę. O, dobra, wyszedł. Nim maksymalnie 15 na godzinę można jechać po drodze też, bo on jest tak jakby cały czas włączony. Chyba że się jedzie po kogoś polu, to wtedy on się wyłącza i można jechać więcej. A tutaj już nie będę wjeżdżać na sąsiada pole, żeby jechać szybciej, tylko sobie tak powoli drogą pojadę. Daleko na to pole nie mam, że na luzie. Na godzinę myślę, że mogę wałować. Z wałem się dość szybko jeździ.
Może nie aż 15, no ale tak w porównaniu do Reala to myślę, że taką prędkością jak tutaj teraz widać coś takiego. Spoko, cały czas w koło będę mógł jeździć. To jest wąskie pole. Coś tam widać jak jechać. Nie jakoś dobrze, ale widać, idzie się połapać. W sumie mógłbym też wałować tamto pole, na którym siałem, bo tam jest te, jeszcze te resztki pożniwne, to tam by było lepiej widać. No nie chciałem też na tym samym polu obydwie prace robić. W kolejnym odcinku chyba będą opryski i nawozy, albo jeszcze może jakiś obrządek u krów. O, ale chyba kiszonka, nie, jeszcze kiszonka, pewnie jak patrzyłem, to miała 40%, a to chyba było w tym dniu rano. Więc jeszcze będę musiał kolejny dzień raczej poczekać, aż do października. Bo ustawiłem sobie na kalendarz miesięcy, że jako 2 dni w miesiącu. Jeszcze jeden przejazd później i będzie pole gotowe. Myślę, że nawet zrobię to już na odcinku, żeby to dokończyć.
Akurat odcinek wyjdzie tak około 17 minut. Na kolejny sezon może już pojawią się większe wały, bo jednak tym dwumetrowym jeździć to trochę roboty jest. Wiem teraz, że jakiś czas temu wyszły 3-metrowe. Jeden wał 3-metrowy zawieszany, już nie ciągany. Może on już taki nowszy jest. Wolę jeszcze coś takiego w starszym stylu. Ogólnie jakbym chciał kupić większe, to już mam takie większe 6-metrowe już. No podobne tego, one są praktycznie identyczne, tylko już są ciągane i na kołach chyba, z tego co pamiętam. Nawet od razu zerknę. O, na kołach już są. Właśnie o ten wał mi chodziło. Już taki trochę nowszy. W sumie on kosztuje 5000, nie jest też drogi jakiś. No 6 prawie. Więc nie wiem, zastanowię się. W kolejnym sezonie myślę, że bardziej będę się zastanawiać. Może jeszcze coś innego wyjdzie. Bo wał to nie jest duży koszt, a zawsze coś innego by było, niż dwa sezony tym latać. Dobra, już na gospę nie będę zjeżdżać, dokończę tutaj tylko to. Będę zaraz przejeżdżać na kolejne pole, ale z wami już się żegnam, bo w tym odcineczku to już będzie wszystko. Także jeżeli wam się spodobał, no to oczywiście zostawcie apeczkę w górę, zostawcie suba. Na razie, trzymajcie się, cześć!